Dzisiaj naszym gościem będzie Kamil Cybulski. Jak wygooglacie jego imię i nazwisko, to pojawia się najmłodszy milioner w Polsce. Czy oby na pewno, czy by naprawdę, jakimi wartościami kieruje się, tworząc swoje kolejne biznesy? Dlaczego tworzy szkoły w Zambii? Jakim jest człowiekiem? Dużo się wyjaśni podczas tego wywiadu. Zapraszam, obejrzyjcie koniecznie do końca, bo będzie sporo smaczków po drodze. Te wywiady, jak Ci wcześniej mówiłem, mają trochę odczarować takie wyobrażenie ludzi, że biznes to tylko i wyłącznie kasa. No oczywiście jest ważna, no bez niej firma nie może funkcjonować, ale wywiady Biznes & Wartości są też po to, aby innym ludziom pokazać, że nie ma biznesu, dobrego biznesu bez wartości, które właściciel, szef, założyciel wyznaje. I to jest chyba porażka, że w ogóle trzeba takie rzeczy tłumaczyć, nie? Niestety. I teraz niestety. Patrz, teraz, czy my się skupimy na tłumaczeniu tym ludziom, którego to się nie da wytłumaczyć, czy może pracujmy z tymi, co już to rozumieją? Jak byś wolał? No ja bym wolał z tymi, co już rozumieją, tak? I może będą powoli inni dołączać do nich. Ale wiesz, dlatego też u nas w szkole, no to jak pójdziesz na salę, no to każdy zatrudnia 10 osób, tak? A raczej nie skupiamy się na takich ludziach, którzy gdzieś dopiero coś tam by chcieli i wiesz, i... Tak. Mi się też, wiesz co, moją motywacją jest to, bo jest trochę młodych ludzi, którzy mają jakieś wyobrażenie, chcieliby, tak? Mają motywację na początku, brakuje im jakichś wzorców, inspiracji, podpowiedzi i wierzę, że dla niektórych z nich właśnie tego typu wywiad może być taką inspiracją. Kurczę, faktycznie trzeba się jeszcze na czymś tam skupić. Na czym ty się skupiałeś, co było oprócz kasy ważne w budowaniu twoich biznesów, bo to trzeba raczej w liczbie mnogiej wymieniać niż mówić o pojedynczym biznesie. O biznesów, tak. No co, no... Pieniądze, a po co pieniądze? No dziewczyny, tak? Jasne. I rozumiem, że to już zrealizowałeś. I czy jesteś tak, jeszcze w trakcie? Zrealizowałem. No ale wiesz, no, żeby zabrać dziewczynę tam na jakiś obiad czy coś, no to trzeba teraz te 200 mieć, tak? No wcześniej wystarczyło 50 zł, no, ale jak się ma 16 lat, to trochę trudniej te pieniądze zdobyć. I to zawsze było gdzieś tam z tym związane. Kasa numer jeden. No tak, zwłaszcza jak się jej nie ma. Tak. No i wiesz, gdzieś tam się zaczęło kombinować za dzieciaka, pamiętam, to pracę przepisywałem na komputerze magisterskie, bo jak ludzie drukarek nie mieli, to pisali ręką, a potem ktoś im przepisywał tam za 3 zł od strony czy ileś, tak? No i gdzieś tam się zarabiało od tego do tamtego, do tamtego, do tamtego, potem to się robiło coraz większe. No jak już rosło, no to fajnie, tak? No jasne. To pojedziemy za ciosem, tak? Więc... Jak się wygoogluje twoje... Ale to chyba każdy ma takie motywacje, no każdy młody człowiek to tak, potrzebuje założyć gniazdo, tak? Potrzebuje kupić samochód, tak. Może niekoniecznie akurat w tej kolejności, ale właśnie to jest takie ciężkie, bo popatrz, młody człowiek potrzebuje najwięcej pieniędzy, tak? No bo musi mieć gniazdo, czyli dom i jakieś tam warunki do życia, żeby założyć rodzinę, tak? A no jak już to mamy, no to co potem robić? No, znaczy, albo nie to, że co robić, tak? Ale do czego pieniądze? No, do takiego bieżącego życia, no to znowu nie trzeba jakiegoś większego majątku, więc każdy młody człowiek na początku jest nastawiony na pieniądze, na zdobywanie dużej ilości pieniędzy i tak dalej, i dobrze, niech tak będzie. I dobrze, tak no będzie. Myślę, że większość biznesów, to wszystkie są u zarania związane z kasą, tak? Ale potem jak się rozwijasz, to pojawia się coś innego, robisz to po coś jeszcze, bo gdybyś chciał tylko i wyłącznie koncentrować się na kasie, to pewnie te twoje biznesy no wyglądałyby inaczej. No i dlatego biznesy potem upadają. Tak, jak człowiek przestaje na kasie koncentrować, tak? Gdzieś tam te, wiesz, przychody z kosztami się gdzieś muszą bilansować, tak? Jak się twoje nazwisko wygoogluje w internecie, to obok teraz się pojawia najmłodszy milioner w kraju. Ciągle się, chyba na czwartym już miejscu, ale ciągle się pojawia. Do więzienia tego drugiego. No tak. Nie mówię o tamtym, bo jak się wpisze tylko najmłodszy milioner, to nie pojawia się twoje nazwisko, ale jak się twoje nazwisko, to obok niego pojawia się najmłodszy milioner w kraju. To prawdziwa historia w ogóle jest? To zależy, wiesz, to raczej chodziło o to, że no jak miałem te 17 lat, to z 5 osób zatrudniałem, tak? Mhm. No ja znam może 2-3 osoby, które w tym wieku tyle ludzi zatrudniały. Jako przedsiębiorca, tak to nazwijmy, zacząłeś bardzo wcześnie. To się znalazł, wiesz, to był ten dziennikarskie takie pompowanie, tak? No ale umówmy się, ładne pieniądze dzięki temu zarabiałem, a ja tak, znaczy inaczej, ja nigdy nic nie zarobiłem, tak? Nikt mi nie udowodni, tak? Przynajmniej. Bo wiesz, prowadzenie biznesu to nie do końca... Znaczy inaczej, jak ja miałem sklepy internetowe, to sobie wyobraź, że tak, dzisiaj musiałem kupić towaru za 10 tysięcy, żeby go sprzedać za 20, ale jak wyślę pocztą, to poczta mi te pieniądze da za miesiąc, bo wszystko za pobraniem szło, nie tak, było płatności z góry, tak? Tak? Okej, ale za kolejny tydzień to już musiałem 40 tysięcy zdobyć. Ty wiesz, że jak zdobędziesz 40 tysięcy, to za miesiąc masz 80. Oczywiście przerysowywuję ten mechanizm, tak? Uprościć schemat. Tak, ale
potem kolejny miesiąc, kolejny, obroty rosną, a tutaj jeszcze biurko kupić, komputer, pracownika znaleźć, zwolnić, zatrudnić, jechać tu umowę podpisać, tam na spotkanie ze skarbówką, wiesz. Będąc na stole. I wiesz, i ty się tak zapieprzasz, długi masz, cała rodzina to ci pieniądze pożyczyła, wszyscy znajomi, od jednego pożyczysz, drugiemu oddasz, ale wiesz. Nagle ale jesteś najmłodszy milioner w internecie. Po roku nie masz nic, tak? Masz 10-letni samochód, tak? Który gdzieś tam ma problemy z gazem i tak jest silnika, mu coś wypadało i tak dalej, nieważne. Ale jak masz bilans na koniec roku, to już tylko twojego towaru, który powiedzmy wrócił od klienta, bo nie odebrał, masz za 100 tysięcy na magazynie, no i masz sam 5 komputerów, tak? Za rok już towaru masz za 300 tysięcy twojego. I masz 15 komputerów, biurek, wyposażenie i 3 samochody firmowe, tak? A za 2 lata kolejne, no to już... A ty ciągle nie masz pieniędzy, tak? No ten majątek rośnie i dopiero po tych 5, 6, 7 latach, no gdzieś tam decyzja, wycofujemy się gdzieś tam, przegrywamy konkurencję, trzeba się jakoś dobrze wycofać i nagle zostajesz z tym potężnym majątkiem, który sprzedajesz za 30%, tak? Ale, no, ale wtedy to sobie tak żyjesz, nie? Bo masz... To była taka fajna historia, bo ja się za gówniarza rzeczywiście fajnie dorobiłem i miałem tą prasę, ale potem założyłem ten biznes, który tak szybko rósł z tymi książkami, tak? Gdzie ciągle brakowało pieniędzy, więc się pytasz, czy milionerem? No, milion to jest nic, tak? Milion to są tam 3 mieszkania dzisiaj, tak? No, umówmy się. Więc to chyba nie do końca o to chodziło. Nie, no bo to jest takie hasło, tak? Jak ktoś ciebie kojarzy, to kojarzy bardzo często właśnie z tym milionerem, tak? Czy najmłodszy milioner w Polsce. Ale jestem przekonany, jak słuchałem twoich wywiadów, to nie kasa, nie to, że ten milion, bo to jest oczywiście istotne. Otwierasz szkoły za granicą, masz jakieś wartości, które chcesz przekazać ludziom, masz jakieś wartości, w oparciu o które te kolejne biznesy budujesz. Jest coś, co obok pieniędzy jest równie ważne. Co to jest? Wiesz co, nie wiem, co to jest. Zawsze mam trudności z odpowiadaniem na takie miękkie pytania. Ale rzeczywiście, to pierwsze biznes, tak księgarnia, drukarnia, tego typu rzeczy, no to rzeczywiście bardziej człowiek robił tak, żeby zarobić, ale potem, jak już sobie zbudowałeś to gniazdo, tak, fajnie mieszkasz, masz rodzinę, wszystko fajnie rośnie, to i nawet masz te oszczędności na kilkadziesiąt lat normalnego, przeciętnego życia, tak, no nie, mało ludzi. Czy nie musisz tak naprawdę kolejnie? No, nie musi. No. I wtedy człowiek, wiesz co, nie hamuje się. Zupełnie się nie hamuje. W tym sensie, że jak nie musisz, to inaczej do tego podchodzisz. Jak ci ktoś nie odpowiada, to mówisz, okej, nie muszę ci sprzedać, do widzenia. A jak jesteś tam gdzieś finansowo jakiś taki zależny, wyciśnięty, to ten klient przychodzi, tak się uśmiechniesz, wiesz, tak no, zmieniasz swoje zachowanie. Nawet nie chodzi pod względem klienta, czy pod względem urzędniczki, pod względem no wszystkiego. I nagle, jak masz to takie zabezpieczenie, to możesz być taki, jaki jesteś naprawdę. Jeżeli kogoś nie lubisz, no to mu piszesz. No to wyzywałem tak jednego konsula z Nigerii i tam kilka milionów odsłon na Facebooku miałem i tak dalej. Więc możesz naprawdę być sobą. I chyba to jest takim clue, co teraz przyciąga do Asbiro, tak? Że mówimy o przedsiębiorczości, tylko nie od strony skakania po scenie i tak dalej, tylko no rzeczywiście siadamy i gdzieś tam się wymieniamy takimi faktycznymi informacjami. Taka rzeczywistość w tym miejscu. Czy ty po prostu jesteś takim gościem, można powiedzieć, że nie wiem, zauważasz tak po biznesowemu jakąś lukę na rynku, jakąś niszę, uzupełniasz ją, po prostu na nie zarabiasz pieniądze i to wszystko już? Cała tajemnica? To aż ty. Ale nie zdajesz sprawy, jak bardzo ludzie nie potrafią odczytać ludzkich potrzeb. Naprawdę, nie potrafią. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, bo są głupi. Jaki defekt mają mózgu? Ja wiem, że każdy z jakiś defekt mózgu ma. Jaki trzeba mieć defekt, żeby nie zauważyć oczywistych rzeczy? No właśnie, mało ludzi to potrafi zauważyć, wiesz, bo ludzie z jednej strony coś ci mówią, ale oni sami nawet nie rozumieją, jaka jest ich potrzeba. Na przykład, no, dentysta. No, jaką potrzebę zaspokaja dentysta? No, zęby leczy. Nie, zęby to w byciu dentystą, to zęby to są przy okazji. Przecież ja leczyć zęby mogę u tego, ale wiesz, cała atmosfera, wiesz, zorganizowanie,
tego wszystkiego, to jest, wiesz, to jest więcej potrzeb. W poezji nazywa coś, co jest ustami, a brzegiem, między ustami, a brzegiem pucharu, czyli to takie trudno mierzalne, tak? Tak, tak, wiesz, takie skupianie się na tylko tym, co, wiesz, co robimy. Nie, właśnie nie, to takie autystyczne jest. Jeżeli, być może, tak naprawdę, jak już idziemy do tego dentysty przysłowiowego, to może mamy większą potrzebę poczucia, że jesteśmy dobrze obsłużeni, niż faktycznie dobrej obsługi, tak? Bo co z tego, że my pójdziemy do dobrego dentysty, który tam nam 5 minut z nami poświęci. Merytorycznie może być najlepszy. Nawet nie powie dzień dobry i tak dalej. No chociaż no, mili są, no, prywatni to są mili, tak? Ale wiesz, a dlaczego na przykład wcześniej nie, zupełnie z niepotrzebnych przyczyn, nie wiem, poprosić, zadać trochę pytań, po prostu obsłużyć tą taką wewnętrzną naszą potrzebę bycia dobrze obsłużonym, tak? Czyli chcesz powiedzieć, że mając umiejętności z odpowiadania na pytania miękkie, to ta strefa miękka w Twoim biznesie odgrywa dużą rolę w dostarczaniu wartości dla Twoich klientów? Nie wiem, czy nie zagmatwałem, ale bo mówisz teraz o czymś takim emocjonalnym, że to jest ważne, dostarczając ludziom jakąś wartość, nie tylko i wyłącznie uczelnia, bo ich jest dużo, tylko jest coś jeszcze, coś, co Cię wyróżnia. No jako uczelnię to tak, jesteśmy naprawdę najoryginalniejszą uczelnią na całym świecie, chyba można by powiedzieć. Ale de facto do tego się biznes sprowadza. Jak rozpoznać potrzeby drugiego człowieka i jak je zaspokoić? Koniec, kropka. I trzeba się wyleczyć z autyzmu, tak? I po prostu patrzeć na tego człowieka i rzeczywiście dowiedzieć się, co on tak naprawdę potrzebuje. Co jest naprawdę trudne. To się nazywa empatia chyba, tak? Jakoś tak, czy nie? Niektórzy tak to nazywają. Nie wiem, empatia to jest raczej takie, nie wiem, ty jesteś lepszy w tych miękkich, tak? Empatia to mi się kojarzy z takim, no nie wiem, o współczuciu komuś, o jak ci źle, to jest takie, wiesz, to nie jest jakieś takie, czy empatia, czy to jest to, co dzięki czemu potrafimy odczuć potrzebę, no nie wiem, nie wydaje mi się, bo alkoholika to lepiej pasem niż mu tam niż podkładać, przytulać. Dokładnie taki kolega opowiada, że taki ksiądz kiedyś na centralnym tym bezdomnym alkoholikom jakieś poduszeczki dawał, wiesz, oni tam nie tego potrzebowali, wiesz, ten jakieś tam, ten, no, może wiesz, oni nie mają takiej potrzeby, żeby dać im poduszeczkę i tak dalej, tylko może mają tak naprawdę wewnętrznie inną potrzebę, ja nie wiem, poukładania sobie życia, czy dostania w pieprz takiego mentalnego. Tak więc... teraz wyobrażam, jak to mówisz, że ty pewnie byś na bezdomnych alkoholikach mógł zrobić biznes. Bo już czujesz, czego im potrzeba. Ale ja robię, że połowa naszych studentów nie ma adresu, bo gdzieś tam się ukrywa przed komornikami, albo będzie się ukrywać, więc... A i też lubimy popić czasami, więc... Czyli blisko to jest. Słuchaj, masz szkoły między innymi w różnych miejscach na świecie, w egzotycznych, gdzieś w Afryce, w Zambii, dobrze kojarzę? Tak, w Zambii, tak, zbudowałem szkołę. Ile zarabiasz na szkole w Zambii? Nie wiem, bo to nie ja zarabiam. To parafia zbudowała i jeżeli jest jakiś zysk, to parafia ma ten zysk i podejrzewam, że ma dobry zysk. Jasne. Czyli ty tak jak mówisz, nie ty zarabiasz, czy po cholerę budować szkołę w Zambii? Nie wiem, ja chciałbym zrozumieć motywację, wartości takiego gościa, jak ty budujesz szkołę w Zambii. Nie rozumiem. No bo zajebiście wytłumacz jest mieć szkołę w Zambii. No. Czyli to takie spełnienie, nie no, do dzisiaj nie wiem, zobaczę. W Zambii nie będę konkurował, może są inne miejsca. No, spokojnie, dużo jest tam dzieciaków, to jest... kilkanaście milionów ludzi, na pewno podzielę się rynkiem z tobą. Dzięki. Zrozumieć motywację, po co, rozumiesz, bo robisz takie rzeczy niestandardowe, szalone trochę i tak jak jeszcze mówisz, ja na tym nie zarabiam, zarabia ktoś inny. Z jednej strony mówisz, że kasa jest ważna, ale no, szkoła w Zambii, no po prostu dla własnego spełnienia, żeby ją mieć, tak? To, nie wiem, czy czujesz, że robisz kawał dobrej roboty, poprawiasz firmę. Świat, nie wiem, no. Na początku zrobiliśmy firmę, wodociągi zrobiliśmy, ale nam znacjonalizowali. Chcieliśmy każdego w wiosce podłączyć do wody. Już by byli podłączeni kilka lat temu, no ale niestety przyszła policja i rozpieprzyła wszystko. Bo to jest tam polityka też związana z wodą, bo to jest deficyt. Nie, nie żaden deficyt. W Zambii jest 4 razy tyle deszczu, co u nas, tylko po prostu jest w innych porach i tak dalej. To nie ma, to jest socjalizm. Afryka nie ma problemu biedy, Afryka ma problem socjalizmu. Okay? Jasne. Koniec, kropka. Jasne. I co? No, czemu Zambia? No, chyba każdy chce mieć szkołę w Zambii, nie? Zapytam moją mamę. Naprawdę. Znaczy, słuchaj, no, czy nie zarabiam w ogóle?
cały ten podział na zarabianie, nie zarabianie, to jest, nie wiem, według mnie to jest jakaś taka lewacka logika, która powoduje podział na wartości jakieś takie niższe, typu zarabianie, ty jesteś głupi, bo ty chcesz zarabiać. Ale nie, Ludwik von Mises pisał, że człowiek działa. A dlaczego działa? No dla zysku. I każdy sobie ten zysk definiuje, tak? Więc nie dzielmy na pieniądze, nie na pieniądze, tylko zawsze się otrzymuje jakąś wartość. I teraz popatrz, co jest tą wartością, taką prawdziwą wartością. Czy to, że ja zarobię 100 tysięcy, okej, czy ja może poznam kogoś. A kiedyś miałem taką dyskusję nawet na YouTubie, jest człowiek, chciał firmę SEO otworzyć i tam powiedział, że jak mu dam powiedzmy 5 tysięcy złotych, to mi znajdzie klientów i ja zarobię 7. Ja mówię, no dobrze, tylko wiesz, jak ja wydam swoimi metodami, to ja zrobię 40 tysięcy z tego, nie? Gdzie ta wartość? Ale on mówi, w jaki sposób? Ja też bym tak chciał. No popatrz, dam ci 5 tysięcy, ty mi dasz klientów na 7, nie? A ja sobie wezmę te 5 tysięcy, pojadę do Acapulco na konferencję, tam przywiozę 4 żubrówki, takie nasze polskie, żołądkowe gorzkie, to jest mój towar eksportowy z Polski, i tam są fajni ludzie, miliarderzy niekiedy, i tak, a tu taki gifcik from Poland, i sobie siądziemy wieczorem, obalimy, to jest dobre, podyskutujemy, i za pół roku, no jestem, mam z nim kontakty, przyjeżdża do Polski zupełnie za darmo, robimy zajęcia, dzięki którym tam nasza szkoła sobie funkcjonuje, tak? I teraz popatrz, po co ja mam wydawać na jakiś marketing tego, jak ja mogę sprowadzić fajne nazwisko, które sprowadzi ludzi, tak? No to jest moja, powiedzmy, metoda. No i wiesz, i w ten sposób naprawdę sprowadzamy fajnych ludzi z tego naszego świata zamkniętego. No nie wiem, książę Hans Adam Liechtenstein na przykład, tak? No to też jest się pojechało na konferencję, I teraz pytanie, gdzie są te wartości? Co jest tym kapitałem? Bo tak w powszechnej rozumieniu to kapitał to są pieniądze i tak dalej. Gówno, czyli gówno, relacje, prawda. Kontakty z innymi? No wszystko ma jakąś wartość, tak? Trzeba jakoś balansować. To teraz tak, jedziesz sobie na konferencję, czy jedziesz z jakimiś ludźmi napić się wódki, masz taką możliwość naszą żołądkową gorzką. Zadajesz sobie pytanie, co ja z tego będę miał, jak z nim pogadam, że tu gadasz i czekasz, będzie efekt albo nie będzie efektu. Bo sobie wyobrażam, że to nie jest tak, że relacje, które budujesz, w 100% się zwracają w jakiś sposób, że ktoś przyjedzie, zareklamuje, zapromuje, ktoś się ciebie kupi. No. Jak mówią na tych podrywania tych kursach, nie liczy się skuteczność, tylko ilość prób, tak? Czyli może to gdzieś w kuluarach sobie rozmawialiśmy, przebieraj nogami, gdzieś tam dojdziesz, tak? Czyli bycie człowiekiem takim aktywnym, docieranie do różnych osób powoduje, że to gdzieś potem... Wiesz co, kiedyś mi tak jeden kolega tak powiedział, że jeżeli chcesz rozpoznać fajne, taka sytuacja powiedzmy, że u twojego znajomego żona wyjechała na tydzień, okej? Okay? To zaproś go na obiad. Bo wiadomo, że chłopak sobie nie poradzi, no to będzie pizzerzar cały tydzień, tak? Wiesz, to są takie naprawdę drobne rzeczy. Takie bardzo, bardzo drobne rzeczy. I to powoduje, że wiesz, nagle jesteśmy, nie wiem, pomagamy innym, potem to nam wraca, bo wiesz, no trzeba się takiego autyzmu trochę wyzbyć. Że wiesz, na obiad, to strategię trzeba mieć, żeby kogoś na obiad zaprosić? Super genialne, o czym mówisz. Ja myślę, że wielu ludzi tak obserwując i oglądając, nie wie, gdzieś coś jest, bo to aż takie być proste nie może, że wystarczy po prostu rozmawiać z ludźmi i ten biznes potem o to nie się trzeba tworzy. Być po prostu człowiekiem, no, przydatnym ludziom. No. Czyli dawać wartości innym. A każdy potrzebuje też innych, bo tak jak mówię, przykład z sąsiadem, no trzeba po prostu dać mu wędrówkę, nie? No po prostu mieć normalne relacje. A wiesz, dzisiaj ludzie mają problemy, żeby, nie wiem, podejść do obcego człowieka, powiedzieć dzień dobry, jaka ładną mamy dzisiaj pogodę, tak? No to prawda. No jakoś, nie wiem, autystyczni się strasznie, nie wiem, czy byliśmy, nie wiem, trochę starszy jesteś ode mnie. No jesteśmy tacy zamknięci w sobie, a to jest bardzo silny, że tak powiem, warunek do tego, żeby gdzieś spróbować od zera się dorobić. No bo jak od zera się dorabiamy, to nie mamy kapitału, nie mamy niczego, no to co? No to musimy być rozpoznawalni wśród ludzi, tak? Na przykład często tak młodzież chce ode mnie jakieś pieniądze, żeby... Ja oczywiście w nikogo nie inwestuję, bo sam mam teraz uczelnię na głowie i potężne inwestycje robimy. Żebyś był takim aniołem biznesu, tak? Tak próbują, nie? I mówię, idź do mamy. Ale mama mi nie da, bo... To... No słuchaj. Jak 5 lat temu mama cię poprosiła, żebyś jakąś tam szafkę naprawił, a ty się odciągałeś 3 miesiące i jak mama ci nie ufa,
to ja mam ci zaufać? To, dokładnie, wiesz, w ten sposób, że ludzie nie kojarzą tego, że kiedyś gdzieś dali ciała na, gdzieś tam i mają taką opinię, że dają ciała i potem, a bo tu mi nikt nie chce pomóc. Nie, masz być pierwszy do pomocy, tak? Skopać ogródek już jest skopany, tak? Wiesz, tak mówię w przenośni. To... Tak, tak. Był jeden takich z wywiadów, który robiłem, przesłanie było bycie fair. Coś podobnego, tak? Bycie fair w stosunku do ludzi? No tak, tylko słuchaj, no fair to... Według mnie w dzisiejszym świecie człowiek, który jest fair, to jest bardzo aroganckim i samolubnym człowiekiem, bo wiesz, ludzie przeważnie myślą, że fair to znaczy, że trzeba im wszystko dawać i to jest fair, nie? Że trzeba skupić się na nich i myśleć, a fair to jest, jak to kochajmy bliźniego, jak siebie samego, tak? Wiesz, jeżeli ja od siebie dużo wymagam, no to od innych też dużo wymagamy, więc obawiam się, że fair, ale tak dobrze zrozumiane fair, nie? Czułeś się kiedyś jak frajer wykorzystany przez to, nie wiem, dawanie zupy innym, wiesz, no bo wyciągasz rękę, mówisz, czuję potrzebę, tobie skopię ogródek, tobie dam zupę, to oczywiście są przenośnie, a okazuje się, że ktoś ale ciebie kamieniem, nie? Jak bierzesz bezdomnego do domu, to stawiasz stówę na telewizorze i czy przez noc zniknie, tak? Test. Tak, więc... Wiem, ja tą firmę teraz dziwnie prowadzę, wiesz, połowę moich pracowników ma dostęp do konta, sami sobie wypłaty robią, ale jakoś tak się zebrała ekipa, no oczywiście część to tam wiesz, ale to szybko odchodzą tacy ludzie, tacy wiesz, krótkowzroczni. Co się dzieje z tymi, którzy nie zdali u Ciebie testu? Stówę buchnęli z telewizora, w cudzysłowie oczywiście. No, dziękujemy i do widzenia. Nie? Mają drugą szansę, czy nie? Nie, absolutnie. Nie. Czy ty jaka druga szansa? Pierwszej nie mieli, a co do tego. Czy ty jesteś gościem, który daje ludziom tą pierwszą szansę, natomiast jeżeli oni nie skorzystają, zawiedli twoje zaufanie, to nie mówię, Kamil, sorry, wiesz, miałem trudną chwilę i to jest moje tak naprawdę potrzeba, nie, absolutnie, wiesz. Absolutnie, tak. No, patrz, nie, raczej nie doprowadzam do współpracy nawet z takimi, z takimi ludźmi. Ale to wiesz, to widać. Nawet nie wiem, czy wiesz, no, jest niby inteligencja. To jest najlepszy sposób przewidzenia, czy ktoś sobie poradzi w życiu, czy nie. To jest korelacja między inteligencją a poradzeniem sobie w życiu, tak? A wiesz, że inteligencję można mierzyć głupimi odruchami? Na przykład jak ci takimi? Zapalę żarówkę, a ty masz guzik nacisnąć. To zmierzę opóźnienie tak, między jednymi, to już jest korelacja z inteligencją 0,25, nie? Na przykład. No to już, wiesz, takie proste rzeczy. I to nie chodzi o... Tak, kiedyś mieliśmy takiego wykładowcę, w sumie niedoszłego wykładowcę, bo niestety zmarł miesiąc przed wykładem, Feliksa Zandmana. Ale miałem okazję tam no być, trochę z nim tam działać. To jest polski Żyd, gdzieś tam rodzina zamordowana i tak dalej podczas wojny, a potem był 300 którymś najbogatszym na świecie człowiekiem. I on powiedział, słuchaj, takie pytanie dostał, jak ty kupujesz jakąś taką firmę, bo on lubiał niemieckie firmy kupować. Jak ty kupisz taką firmę, gdzie pracuje 3000 ludzi, jakiegoś telekoma czy coś takiego, to ty musisz tam prezesa wymienić. Jak ty szukasz takiego prezesa, ale takiego, no nie do prowadzenia sklepu, okej? Okay? No tak, tylko to jest, umówmy tak, no się. To czym ty się kierujesz, nie? Mówi tak, no patrz na człowieka tak, lojalność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, takie wiesz, takie rzeczy z morałów, z bajek można by wcale nie merytoryczne. Tak? A mówi, słuchaj, Sorbonę ja skończyłem w 2 lata. To się przecież wszystkiego można nauczyć, tak? Ale jak takiego myślenia człowiek z domu nie wyniesie, no to potem już charakteru nie zmieni niestety, tak? I to jest tak, że za dzieciaka nasiąkamy pewnymi wartościami, jak ten mózg się jeszcze tam gdzieś potrafi zmieniać. 25 lat mózg jest rozwinięty, już tak łatwo nie zmienimy. Nie wiem, czy wiesz, tak jeszcze ci powiem, badania pokazują, że naukowcy sobie zeskanują mózg i popatrzą na te wszystkie takie cudaczne rzeczy, to powiedzą, na którą partię głosowałeś. O, z prawdopodobieństwem większym, niż by to mogło wychodzić z rozmowy z twoimi rodzicami. To było 61 albo 71%, nie pamiętam. I zauważ, że zmiana ludzkiego światopoglądu to nie jest taka zmiana, że my kogoś do czegoś przekonamy. To się po prostu musi stworzyć trochę mięsa w mózgu. I to czasu wymaga. I... No czasu wymaga. Gruntu środowiska. Niby też. Mówi się o tych połączeniach. No, nie, to po prostu miejsce w mózgu, mięso po prostu musi urosnąć, tak? A jak wiemy, no, neurony się nie bardzo kopiują już później, tak? I
dlatego na samym początku mówiliśmy, czy przekonać tych, co są tacy nieprzekonani, tak? Czy rozmawiać z tymi, którzy są przekonani. Czy po prostu rozmawiać z tymi, co się wychowali odpowiednio, mają jakieś wartości i starać się im dostarczać, powiedzmy, jakichś takich lepszych narzędzi niż uczelnia państwowa. Gdybym miał się czegoś ja osobiście z tego wywiadu dla siebie nauczyć, jak ciebie słucham, to chcąc budować biznes, no bo jednak to ten wywiad ma tytuł Biznes and Wartości, to powinienem szukać ludzi, którzy mają jakieś wartości, mają pewne zasady w swoim życiu, gdzieś na początku ich przetestować, jeżeli pasują mi, no to wtedy z nimi też mogę budować, no bo sam niewiele zrobisz, tak? Musisz się otoczyć ludźmi, ale oni muszą mieć wartości, które gdzieś ty oceniasz jako słuszne. Tak, ale nie liczy się skuteczność, tylko ilość podjętych prób. Mhm. Tak jak dziewczyna podrywana, przecież założenie takiej spółki, czy to tak jak my mamy, no 30 osób w firmie, no to jest jak małżeństwo, tak? To nie szukajmy tego jednego gdzieś najlepszego, nie podnośmy swojej skuteczności zatrudnienia i tak dalej. Nie, ilość podjętych prób, ilość. Czy rozumiem, zapraszasz, test, stuwa zginęła, dziękuję, do widzenia, nie ma o czym rozmawiać. I potem kolejne. Ilość, dokładnie. Zostają ci te ale się to przechodzą. Ale nie mówię o takiej stuwie, tylko mówię na przykład, słuchaj, przepraszam cię, czy mógłbyś mi tam 5 piw przynieść, bo ja tutaj no, nie mogę, tu muszę człowieka, że tak powiem, według procedury tam zabawiać, bo na przykład przyszedł nowy do Asbiro, jakiś fajny wykładowca, no i muszę go z każdym poznać, no to nie mogę stać w kolejce. No i wiesz, i tu poproszę, albo przyjdzie za godzinę, zniknie, wiesz, takie naprawdę drobne rzeczy. Albo na przykład, no nie wiem, kończymy zajęcia tutaj, no nie wiem, burdel na sali. Mhm. I czy ktoś się sam weźmie wysprząta, czy nie wysprząta, tak? No my zawsze wysprzątujemy i potem na przykład masz za pół roku spotkanie z właścicielem sali i Asbiro, a to ja was wezmę, bo czysto jest. No tak, bo jak ludzie kończycie. Takie drobne naprawdę, to nie jest nic trudnego. No to dwie rzeczy widzę, tak mówię, bo też zależy, żeby ktoś z tego wyciągnął wnioski, ja lubię pomagać ludziom te wnioski wyciągać. Dwie rzeczy. Zauważ, czego ludzie potrzebują, do tego to coś więcej niż empatia jest potrzebne, to jest takie zrozumienie na znacznie głębszym poziomie, dostarcz im tego, ale też otaczając się ludźmi, którzy mają te wartości, bo jeżeli ktoś na początku, to jest coś takiego, jak masz wątpliwości, to może lepiej sobie dać spokój i sito i robić dalej, tak? Liczba podjętych prób. Tak, zwalniać szybciej, jak tylko, to jest nauka każdego przedsiębiorcy, możesz, ja jak robię swoje wywiady, to często przez pierwsze 200 wywiadów zawsze pytałem, słuchaj, wszyscy mówią, że pierwszego pracownika zwolnili za późno, wszyscy, tak? Czyli jak już jest, jak potem z doświadczeniem, tak? Więc możemy od tych bardziej doświadczonych taką naukę wynieść, że jak tylko mamy gdzieś w głowie cholera, coś mi ten facet nie pasuje, do widzenia, zatrudniać nowych. No i ten slogan, że zatrudniaj długo, zwalniaj szybko. No tak właśnie. Jesteś, tak, to ma to sens? Ja nie zatrudniam długo. Jasne, czyli szybko zatrudniasz, szybko zwalniasz w zależności od tego, jaka jest potrzeba. No to samo wyjdzie, że się z ludzie sami, znaczy ja nie zatrudniam, okej? Okay? Nie, rozumiem, tak. Wiesz, to się kooptacja nazywa, nie? Tak, no, masz ludzi do współpracy, tak? Może tak to nazwać. Na przykład przychodzi Mikołaj, Kamil, słuchaj, a może byśmy strzelnicę zrobili? Dobra, robimy, klub strzelecki, robimy strzelnicę. Ktoś przychodzi, a może byśmy taki klub master zrobili? Dobra, robimy. Nie ma problemu. Wiesz, ktoś tego słucha, ogląda, myśli, kurde, no to jakiś gość dziwny, wszystko samo się dzieje, no to jakoś tak to samo się poskłada, tu samo tu cię ludzie pojawią, tu przyjdą, tu odejdą i tak to samo wszystko jakoś rośnie. Kurczę, jednak coś musisz mieć w głowie, musisz mieć jakieś, nie wiem, przekonanie nadrzędne, że to się wszystko składa. No się składa, wiesz. Nie chcesz zdradzić, co ty takiego masz? Nie to, że ja nie chcę zdradzić, tylko wiesz, to nie jest tak, że to się samo dzieje. Tylko no, oczywiście obserwujemy, co się dzieje, potem robimy procedury, sprawdzamy, czy wszystko jest ok i tak dalej. Na przykład, jak wychodzimy w 500 osób ze studentami na piwo, to nie spotkasz moich ludzi, którzy siedzą razem przy sobie i sobie rozmawiają, tylko są, żeby zmieniać. To jak mamy jakieś to, co... To wiesz, to, co jest spontaniczne, to nie do końca jest spontaniczne, tak? Zaplanowana spontaniczność. Mniej więcej coś takiego, ale to jest, wiesz, na podstawie obserwacji, co tam trzeba robić i tak dalej, a potem to już wchodzi w nawyk. Więc to nie jest tak, że to się samo kręci. Nie, to nie jest tak. Wiesz, ja jestem tą głową taką od gadania, tak, przed kamerami, tak?
W organizacyjnie mamy Asię, która to wszystko super ogarnia. Ja ostatnio, ponieważ więcej czasu z dzieciakami spędzam niż w biznesie de facto, czy tam pracując, to nie bardzo wiem, co się organizacyjnie dzieje, tak? Mhm. Na przykład, że będziemy dzisiaj w tej sali, to ja się dowiedziałem 3 godziny temu, tak? Więc, ale to się naprawdę, to nie dzieje się samo. Musisz być tą głową, jesteś tą głową w biznesie do jakiegoś momentu, bo tak jak mówisz, coś tworzysz, inicjujesz i potem oddajesz i to już w większości ludzie, tym mniej operacyjnie, czy cały czas jesteś blisko swojego biznesu? Ja gadam. Wiesz, to już mamy 30 ludzi w Asbiro. Wiesz, na początku oczywiście trzeba było wszystko robić, ale dzisiaj to już jest specjalizacja. Asia ogarnia całe zarządzanie, ja mam tylko gadać, tak? Mhm. Więc mamy super, super zgrany duet. Facebooki, jakieś tam filmiki i tak dalej, no gdzieś tam jakiś marketing, PR wokół tego robimy, no i jakoś tak... Nie, my jesteśmy zadowoleni. Rośniemy co roku o kilka procent, więc chyba jest dobrze. Powiedz mi, bo tak to wszystko fajnie wygląda. Miałeś trudne momenty, że kurde, pierdzielę to wszystko, nie wiem, jadę w Bieszczady? Codziennie, znaczy to jest taki, wiesz... Właśnie to jest to fajne, że możesz tym pierdzielnąć, mhm, wiesz? Mhm. To nie jest to, że ty musisz coś robić. Więc to nie jest taki dołek, że wiesz, musisz coś zamknąć. Znaczy, byś musiał, gdybyś miał zobowiązania, kredyty i tam wiesz, nie mam. Ty biznes opierasz o taki organiczny, spontaniczny rozwój i to jak gdybyś chciał, to... Wyjadę sobie do Tajlandii, sobie będę na wyspie siedział i drinki pił z palemką, tak? Mhm. Ale wiesz, właśnie jak jest tak, nie wiem, z dziewczynami, że jak ci nie zależy, tak? To jakoś łatwiej, nie? To drugiej stronie może bardziej zależy. No właśnie, nie wiem, co w tym jest, że właśnie jak kiedyś mi zależało, to tak, wiesz, człowiek zestresowany, łaził i tak dalej. Mhm. A teraz jak człowiekowi mniej zależy, to się fajniej układa i nie przyjmujesz takiej wagi, coś tam ktoś spieprzy. Dobra, świat się nie zawali, przeprosimy klienta, zwrócimy mu pieniądze. A najgorzej jest, jak wiesz, klient ci zapłaci, ty coś tam robisz, a ty nie masz czego zwrócić, bo wiesz, od pierwszego do pierwszego. One są w obrocie, nie? Tak. Więc fajnie mieć taką sytuację, gdzie możesz każdego przeprosić. Zwracając mu pieniądze i nawet jakąś nawiązkę dać i zamykam biznes w ogóle, idę w kole. To jest fajny stan, ale to trzeba wypracować tym stresem od samego początku. Tak. Tak. Czy to nie od razu też tak jest, że od razu masz taki luz i podejmujesz decyzję, że jestem wolny i się, nie wiem, nie uwikłuję w żadne zobowiązania, w żadne terminy płatności, bo to pewnie na początku Ja byłem taki że zadłużony, tak, ale no od jednego się pożyczało do drugiego, żeby to wszystko finansować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no, działo się. Dobrze te czasy minęły. No fajnie, bo to wiesz co, teraz też ludzie gdzieś po pewnych doświadczeniach, kiedyś to było, to już dobrze, że te czasy minęły. Co byś podpowiedział młodym ludziom, jak przychodzi ten taki okres załamania, wiesz, ktoś, jednak wiesz, jedna, druga, trzecia próba, przyszedł fajny pracownik, odszedł, tu jakaś strata, tu kontrahent rozwiązał umowę i po prostu się poddaje. No to niech się podda, no. I robi coś innego? No robię coś innego, znajdę sobie robotę, no nie wiem. No. Ale to nie wiem, niech słucha swojej intuicji, podpowiedzi kolegów, mamy, szefa, takich wywiadów słucha. No wiesz, no bo tak naprawdę w głowie się kołacze, tak? Co kurna zrobić? No nie wiem, kogo słuchać? Ciebie, Darka, no nie wiem. Przyjdź do nas na piwo, postawimy. Jak mówisz, że bankrutujesz, to ci postawimy, spokojnie, nie ma problemu. No i obgadać sytuację. I wiesz, mi się bardziej, no bo tak, z jednej strony są te motywacyjne, które namawiają ludzi na otwarcie biznesu, tak? Ale z drugiej strony ja uważam, że bardziej można tym krzywdę ludziom zrobić. Taką. No jest taka moda, że bo jak jesteś na etat, to jesteś głupi, a jak... No jest trochę, ale to też się z tym nie zgadzam. No. Umówmy się, z etatu też można dobrze żyć. Ja zaczynam etatowo, akurat trochę inaczej niż ty i nie uważam, że byłem głupi pracując na etacie, zdobywam doświadczenie. Ale jest taki PR, no tak, no wiesz, że się porównuje tego oświeconego, mądrego, młodego człowieka z tą, wiesz, z tą matką. Zresztą, co robi młody człowiek po przeczytaniu Kiosakiego? Mówi mamie, że jest głupia, bo nie kupiła mieszkania na nie. To jest standard. Ale wiesz... Też to można życie ułożyć. Nie zawsze opłaca się być tym królem. Niekiedy księciem też jest bardzo dobrze być, tak?
Ja tak często młodym daję taki przepis na karierę, że znajdźcie jakiegoś takiego startupa, firmę, która powstała rok, dwa lata temu, zatrudniającą 5 osób. Jeszcze się utrzymuje. Nie tylko się utrzymuje, ale tak on ma plany rosnąć. Mhm. Róbcie tam za darmo nawet, za grosze, ale to musi być taka firma, że ma plany rosnąć i ma możliwości rosnąć, szanse nawet. Poróbcie pół roku, jak nie rośnie, to się zwolnijcie. Bo jak dołączysz do zespołu, jak było 5 osób, to jak ten zespół urośnie do 30, to już to inaczej sytuacja tak wygląda, tak? Więc ja bym do korporacji nigdy nie poszedł, ale to ja jestem. Ale z pracy naprawdę można fajnie żyć, takiej normalnej. Chociaż z drugiej strony, no warto spróbować własnego biznesu, no bo no, umówmy się, tego gniazda się nie zbuduje pracą na etacie w tak młodym wieku, więc warto spróbować. No jak nie, no to też można być bardzo dobrym pracownikiem, bardzo dobrze zarobić. Na głupich kładzeniu kafelków kolega się chwalił, że prawie 8 tysięcy w miesiącu zarobił. No to też jest potrzebny fach i takich ludzi potrzebujemy, bo to no co bez niego? Nauczcie się kładzenia kafelek, mówię wam. To jest albo czegoś innego takiego w miarę prostego, bo musimy mieć tą alternatywę. Tak. Jak nam biznes pieprznie, ja mogę kłaść kafelki, kolega, mam potwierdzenie, harował, ale się wyspecjalizował, wiesz jak kładzie kafelki? Jak wchodzi na budowę, to kładzie te kafelki, dopóki nie skończy. Czyli po prostu ciśnie robotą. Jeżeli 30 godzin, to 30 godzin. Przez noc, no niekoniecznie on, tylko tam powiedzmy szwagra woła i tak dalej. Tak. Ale popatrz, odnośnie potrzeb, no każdy chce się wprowadzić do nowego domu jakoś, na święta Bożego Narodzenia. Zgadza się? Tak. Zgadza się? Piszcie w komentarzach, czy to się zgadza, jak budowaliście dom. Ale te wszystkie czasy przesunięcia powodują, że na Wielkanoc się wprowadzamy. Tak, ja mam takie doświadczenie. Będzie tak pan zadowolony. Więc, a kafelki kładzie się na koniec, więc ludziom zależy na czasie. Więc czemu mamy kłaść kafelki przez 8 godzin, skoro tego kładzenia kafelek jest powiedzmy, nie wiem, jak 5 ten, dni. Jak ten finish to jest ten który trzeba docisnąć. Tak. Nie? No to może stawka razy 50% albo razy 100%. I zróbmy to ciągiem, żeby ten klient widział, że to się robi dzień. No oczywiście w blokach to nie zawsze można hałasować w nocy i tak dalej. No, tak? Można podszykować robotę, kleić, to już jest ciszej. No, dokładnie. Może skupmy się na takich usługach premium. I znowu to wracamy do tego, do tych potrzeb, o których mówiłeś na początku. To zrozumienie tak naprawdę, czy ten gość potrzebuje położenia kafelek, może nie do końca tylko i wyłącznie, bo wielu innych może to zrobić, ale ty zrobisz to w sposób specjalny, unikalny, inny. Nie, po prostu... Szybciej, o to mi chodzi. Wiesz, ja wiem, że nie jestem przeciętnym człowiekiem, ale ja sobie zdaję sprawę, że jak ja chcę na przykład kafelki, to ja chcę wziąć telefon i powiedzieć tak, kafelki, pokój, brązowe. I chcę tylko dostać fakturę i już mieć te kafelki, tak? Ja tak działam, tak? No, ale to... Nawet takie głupie koszulki, no to ja napiszę tylko dwa zdania i za tydzień mam koszulkę. I ja nie muszę sprawdzać, jak to wygląda i tak dalej, męczyć. Ale wielu ludzi musi dotykać, po prostu widzieć, być przy tym, jak jest samochód naprawiany, to chcą oglądać, jak ten silnik tam jest wyciągany. No, tak mają, no, każdy ma swój ja taki czuję, mózg. Jako ta moja grupa docelowa, taka, która się gdzieś dorabia, która... No, potrafi coś mieć więcej pieniędzy, a nie mieć czasu, że brakuje takich usług. Usługi premium. Głupia, nie wiem, myjnia samochodowa, tak? Taki chłopak, który gdzieś tam u nas, no, odstawisz mu samochód i na drugi dzień odbierasz już wyprany, wszystkie takie ekskluzyw, no ale chłopak, no, dzwonimy do niego, czy może przyjechać nam to auto zabrać i później odwieźć. Nie jest przygotowany, tak? Dlaczego za nie kupić rowera nawet i za te 300 zł więcej, czy ileś? Elektryczne, składane. Nieważne, no tak. Ale po prostu myśleć. A co się okazuje, profesor Blicke zrobił bardzo fajne zajęcia na temat układania cen w firmie. Mhm. Zauważ, jak są te drogie samochody, takie po kilka milionów, to na tych samochodach firmy tracą. Bo zarabiają na obsługę potem tego klienta. Nie, na tych samochodach tracą. Mhm. Zarabiają na tych małych samochodach, tych najtańszych, z tych najdroższych, tych najtańszych, tak? Ale to robi markę. I to się okazuje. Wrażenie. Kiedy mamy firmę, gdzie mamy powiedzmy usługę taką tanią i taką medium troszeczkę lepszą, jak wprowadzimy usługę taką premium, luksusową, premium naprawdę za jedno zero więcej, tak? Chociaż to jest to samo co to, to tylko, że to jest w cenniku, powoduje zwiększa sprzedaż ogólnie. Nawet jak nikt tego nie kupi. Tylko to, że mamy w cenniku. No tak, bo ludzie będą wiedzieli, że ja korzystam z usług tej firmy, która ma tak zarąbiście drogie produkty. Może to też taka
nasza wewnętrzna próżność trochę. A może ktoś skorzysta na przykład ty mnie zaprosiłeś na wywiad, ale masz wywiad też premium z masażykiem. No i zaraz przyjdzie jakaś fajna, sympatyczna dziewczynka. Mówię tak dalej przecież, ale to jest ta wiedza płynąca gdzieś tam z doświadczenia, z przebywania z grupą ludzi, innych przedsiębiorców i no tyle. Jasne, wiesz co, pewnie powoli będziemy podsumowywać i ja tak sobie myślę, szukajmy trochę dalej niż tylko i wyłącznie tam, gdzie sięga wzrok, czyli te kafelki, ta myjnia, to co widać, to tak naprawdę nie to jest sensem biznesu, tylko to opakowanie bardzo często, to takie wartości, które się nazywa taka pierdoła, bo pracuje dzień, noc, 30 godzin. To może bez sensu, a jednak to może mieć sens. I otaczajmy się... Jak ci zapłacą 100% więcej... Czemu nie? To czemu sobie nie popracować 16 godzin, jeden za drugim, a potem mieć 2 dni wolnego? I sobie weekend w środę zrobić. I 100% więcej za godzinę masz pracy, tak? Jeżeli nie zarabiasz tam powiedzmy 100 zł za godzinę, tylko 200, no to... Czyli odnajdywanie tych wartości, oczywiście potem monetyzowanie tego wszystkiego, ale też otaczanie się ludźmi, bo to ewidentnie mówiłeś, takimi, którzy mają te wartości, mają odpowiednią postawę, tam tych innych ważnych, że to się nauczą. Możesz być grzecznym dla nich i tak dalej, szanować i tak dalej, ale ja nie wierzę w to, że człowiek się potrafi zmienić. Mhm. I wszystkie doświadczenia życiowe, jakie mam, mówią, że do 25 lat się rozwijamy, a potem nagle już przestaje. Po co ludzie na zwiro przychodzą? Żeby się nie zmienić? Żeby jakąś inną perspektywę doznać. Ale to nie są ludzie, którzy wiesz, tam ciągle marudzą, żeby coś chcieli zrobić i muszą się motywować i tak dalej. Nie? Przychodzą dowiadywać się takich twardszych rzeczy. Czyli są ukształtowani, ale potrzebują jeszcze dodatkowo jakichś elementów, żeby... No jak u nas ktoś tam powiedział, wczoraj był taki wykład, ktoś tam mówi, że dostał z urzędu odpowiedź jakąś tam, a pytanie, a według tego artykułu KPA, czy według tamtego? Wiesz, to są tego typu ludzie, którzy już twardo stąpają po ziemi, i to są bardzo ludzie wyalienowani. Jest masa takich przedsiębiorców, o których nikt nie słyszał, nie trąbi się cichy o dobry biznes. Cichy, no ale zatrudnia 50-100 ludzi. I to jest bardzo samotna osoba, wiesz, bo nie ma z kim pogadać. Bo z pracownikami nie pogada, no bo się nie zwierzy pracownikom. Z żona to jak się tylko wróci do domu, to żona już go swoimi problemami, jak to każda kobieta, tak? No z kim pogada? Z inwestorami, a jeżeli jakiś ma, to beznadziejny prezes, trzeba go zmienić. Wiesz, no naprawdę trudno jest znaleźć ludzi na tym samym poziomie, który ma te same problemy. Naprawdę bardzo trudno, więc to chyba przyciąga towarzystwo. Wiesz, ja mówię uczelnia, ale no bo jesteśmy uczelnią, ale sprzedajemy te szkolenia i tak dalej, ale to nie jest ta potrzeba, którą my zaspokajamy. My jesteśmy takim, można powiedzieć, dyskoteką, tak? Że sobie ludzie z całej Polski się zjeżdżają i sobie siedzą i dyskutują. Ale ich akurat interesuje temat pracowników, zarządzania, przepisów i tutaj miliony anegdot od rana do wieczora można sobie siedzieć i wymieniać się, tak? Edukacyjny park rozrywki taki. To coś takiego. Ja zawsze mówię, że w Asbiro to są tak. Zajęcia wstępne, czyli w sobotę od 10 do 18, potem są zajęcia właściwe, czyli od 10 tak do 2, 3 w nocy w barze sobie siedzimy, a potem są pozajęcia relaksujące w niedzielę. Wyciszające takie przed rozpoczęciem. Tak często mówimy, że te wykłady to są tylko po to, żeby żonie powiedzieć, że się jedzie na studia, a tak naprawdę... Ale właśnie to... Po to się jedzie właśnie, żeby spotkać człowieka, pogadać przy piwie, otworzyć się i wymienić się takimi doświadczeniami, które są tak indywidualne dla nas. A wykłady, no to co, wyjdzie człowiek, coś tam opowie, ale to nie jest... To jest właśnie to, bo jak zobacz, dasz tą merytorykę, zapomniesz o tej oprawie, o czym mówisz, po prostu posiedzieć z ludźmi, pogadać, wymienić się doświadczeniami, to być może nie roślibyście tak, jak rośniecie. No oczywiście, żebyśmy nie rośli. A propos tego rozwoju, no to w biznesie mówi się, że ważne jest planowanie strategiczne, długo, krótkoterminowe. Ty coś takiego robisz? Myślisz o sobie i o swoich firmach? Ja mam taki plan, żeby stworzyć rzeczywiście najlepszą uczelnię, jeżeli chodzi o promowanie wolności, ideału wolnego rynku, austriackiej szkoły ekonomii, biznesu, ten target. Tak? Najlepszą w kraju, w Europie, na świecie? No już jesteśmy najlepszą na świecie. Czy jeszcze w kraju to zostało? Tam działamy z różnymi uniwersytetami, ale
w tym temacie, to naprawdę nie wiem, czy jest jakaś taka inna szkoła akurat w tym temacie, bo są oczywiście dobre uczelnie od zarządzania, ale to raczej korporacje się tam szkolą i potrzebują gdzieś wysłać pracowników, tak? My jesteśmy dla właścicieli firm. I nie wiem, tego targetu chyba mało kto... Są szkolenia motywacyjne, no tak, ale to są produkty tak... przeważnie takie, wiesz, takie weekendowe, drogie jak jasna cholera i człowiek się bardziej tylko wkurza, że się dał naciągnąć. A takie, wiesz, dwuletnie, trzyletnie studia, programy dla typowych już właścicieli małych firm, bo to, co my staramy się rozwiązać, to nie wiem, czy zdarzyło ci jakąś taką karierę przechodzić, że jak otwierasz firmę i masz tych 2-5 pracowników, to jest spoko. Bo żeby otworzyć firmę od zera, to potrzebujesz jakiś zestaw umiejętności. Ale jak już masz firmę 10, 15, 20, to nagle odkrywasz, że te umiejętności, które pozwoliły ci, czyli kładzenie kafelek, tak? Potem mieć 5 pomocników do kładzenia kafelek, potem mieć być może 2, którzy mogą kłaść kafelki bez ciebie. Wiesz, okej, ale jak już masz dużą firmę, to już potrzebujesz innego zestawu umiejętności. Dokładnie. Tak? Trzeba się jak gdyby przetransferować, nauczyć się pozbyć autyzmu. Coś takiego, wiesz, że te umiejętności, które doprowadziły mnie do 5 zatrudnionych, przeszkadzają, kiedy mam ich 30. One nie są potrzebne nawet, tak? No bo to już trzeba oddelegować, oddać i zupełnie czymś innym. Dokładnie, więc my staramy się ten problem rozwiązywać ludziom. Czyli takiego przejścia na kolejny level, na kolejny etap. No tak, ale właśnie nie poprzez jakieś wykłady, nie wiadomo co, tylko poprzez wyjście na piwo, tak? Spędzanie czasu z ludźmi z tego samego poziomu, tak? Oczywiście czasami przyjdzie, jak jakiś ktoś, nie wiem, książę Hans Adam przyjedzie, który tam miliardy obraca banki, ma winiarnię, konie i tak dalej, no i opowie coś tam, jak oni tam to rozwiązują, czy ktoś inny jakiś, bo, ale to fajnie tak popatrzeć sobie na człowieka, tak, coś może odkrywczego powie, ale takie normalne spędzanie czasu, wiesz, z człowiekiem, który, nie wiem, ma mechanika zatrudnia 10 osób, który ma stajnię zatrudnia 15 osób, a ktoś inny ma firmę ochroniarską na 40 osób, i jak wiesz, jak się tak spotka, podyskutuje, to nagle zaczynamy zauważać te takie bardziej miękkie rzeczy, tak? Bo jak jesteśmy tymi małymi, to jesteśmy specjalistami, skupiamy się na swojej własnej robocie. Ja to nazywam autyzmem, tak? Czyli no, nie umiemy zarządzać, nie umiemy rozmawiać z innym człowiekiem, nie umiemy mu przekazać co my od niego chcemy. I dopiero te umiejętności miękkie musimy gdzieś tam sobie, nie wiem, jakoś wyrobić, przekonać się do nich. Więc no... Tak, to jest nasz taki, powiedziałeś, o zarządzaniu strategicznym, to strategia. Stworzyć takie miejsce, gdzie będzie uczelnia rzeczywiście, gdzie będzie miejsce, gdzie takich ludzi można ten problem im rozwiązać. Jasne, bo to miejsce już jest, ale rozumiem, że skala cię interesuje, żeby to było na jeszcze większą skalę, bo to już jest, to o czym mówisz. To już miejsce jest, ci ludzie już są. Ilu masz wykładowców na liście? To jest po prostu... 574 w zeszłym miesiącu było coś takiego. Znaczy to są ludzie, którzy chociaż raz nam dali wykład. Tak, tak. Chociaż raz przez 10 lat. Ale wnieśli swoją wartość, swoje doświadczenie, bo też z reguły zapraszasz praktyków, tak, i tym swoim doświadczeniem dzielą się. To jest bezcenne po prostu, moim zdaniem. Czyli cię interesuje, że to, co jest, ale skala ma być coraz większa. Wiesz, to sugeruje, żebym podniósł ceny do bezcenności. Wiesz co, no jest jakaś skala, no to jest 30 osób już zatrudnionych w zarządzaniu, tak? Znaczy w obróbce tego wszystkiego, tak? Ale to jest jeszcze trochę za mała skala, żeby to była jakaś taka komórka samoistniejąca, tak? Wiesz, do tej pory współpracowaliśmy z innymi uczelniami, my się zajmowaliśmy wszystkim, oni tam dawali nam patronat i nadzorowali, żeby to były studia licencjackie i tak dalej, i tak dalej. To gdzieś tam, wiesz, jest w człowieku coś takiego, żeby mieć tą niezależność, tak, może sobie jakiś strzelić budyneczek ładny za zameczek, tak, i tam mieć zajęcia, ale najciekawsze jest to, że nawet finansowo jestem sobie w stanie pozwolić, tam 7-10 milionów, no to myślę, że jestem w ciągu jednego dnia zorganizować, tak, ja wezmę kilku naszych wykładowców się dorzuci, to są bogaci ludzie i często mówią, że chętnie by się zaangażowali, tylko problem, że mają więcej pieniędzy niż czasu, a mi chodzi o ich wykłady, a nie o pieniądze, ale co ja z takim zameczkiem teraz zrobię? No co ja zrobię? No zajęcia weekendowe,
wiesz, mam taki, jakiś taki wzór, że jakbyśmy jeszcze trochę podrośli, moglibyśmy dzienne studia zorganizować. No to już mamy budynek wykorzystany w tygodniu, na weekendy i się wszystko tak ładnie zamyka, więc jeszcze tak byśmy tak 2-3 razy urośli, to by mógł być już ta wielkość, która pozwala, pozwala nam fajnie żyć. Ile czasu to trzeba? No bo ja wiem, nie wiem, nie, no, już jutro bym chciał oczywiście, nie? Już jutro bym chciał, ale nie, na poważnie to nigdy nie wiadomo, jak jest z rekrutacją, bo to jest taki biznes, że no, masz w październiku rekrutację, tak. Jak jest słaba, to jest dobra, tak? Czyli, ale jak już jest ta rekrutacja, to masz taką górę pieniędzy na koncie, nie? Walczysz, żeby tego nie wydać, żeby starczyło na sam koniec, tak? Niekiedy na kursie masz 40, niekiedy masz 70, niekiedy 30, potem z powrotem, jeżeli mówimy o licencjacie, więc no, ale rośnie. Cudamen wszystko i ilość studentów i obroty o ileś tam procent, nie jak kiedyś 80%, no ale urosło z 10 na 30, to jest łatwiej. To jest inaczej. No myślę, że jesteśmy całkiem dobrze rozpoznawalni w kraju. Myślę, że każdy młody człowiek, który gdzieś tam się tą przedsiębiorczością gdzieś tam marzył, to gdzieś tam słyszał, obiło się o uszy, gdzieś tam się zainteresował, tak? Czy jesteśmy w stanie urosnąć tu w Polsce? Tak, myślę, że jest jeszcze troszeczkę miejsca. Za granicę specjalnie się nie pchamy. No, tą szkołę w Zambii postawiliśmy, gdzieś tam jakieś w Anglii też jakieś organizacje potworzyliśmy. Ale spokojnie, ten etap startu już mamy. Duzi urośliśmy. Przydałoby się, jak nie urośniemy, nie ma tragedii. I wiesz, teraz chyba tak 50-100 lat robić dokładnie to samo, nie tracić entuzjazmu, robić dokładnie to samo, bo wiesz, firmę założyć to każdy potrafi, tak? Sztuka ale rozwijać. Utrzymać ją na rynku 10 lat, to i potem po tych 10-50 latach to samo istnienie to już mamy, tak? Będzie ta marka utrwalona. Bije się trudno, w świadomość, tak. Już nasi studenci mówią, że nasze dzieci, chcieliby dzieci do nas wysłać, no to już robimy jakieś takie wyjazdy edukacyjne dla dzieci z rodzicami, tak? Że bierzemy dzieciaki 5-7 lat, jedziemy, robimy im zajęcia, na strzelnicę ich zabieramy i tak dalej, i tak dalej. No już coś tam edukujemy, ale no nie zrobimy przedszkola ani szkoły podstawowej, no bo nikt nie będzie ze Szczecina woził samolotem dzieci do Warszawy, tak? Ale za to jest edukacja domowa. Tak? Więc wspieramy edukację domową i coś może z tego kierunku gdzieś tam też powstanie. Czyli edukacja domowa do 18, a potem zapraszamy do centrali na dzienne studia więc taki mamy plan na życie. Super, a potem a propos integracji, gdy piwa nam brakuje, to i chipsów i moglibyśmy pewnie z 2 dni przegadać, bo rzeczywiście świetnie się, nie wygadam. Się gada. Słuchaj, czy chciałbyś ty od siebie coś jeszcze może powiedzieć w tym wywiadzie, co do słuchaczy powinno dotrzeć, ma taki swój przekaz. Może ja ci nie zadam jakiegoś pytania, a chciałbym, żeby mnie zadał. To jak ktoś takiego jest, to wal śmiało. No co ja mogę wam powiedzieć? Nie wiem, no. Róbcie, działajcie coś tam, zarabiajcie kasę i jak się już dorobicie, no to przyjdźcie do nas, coś tam damy wam studentów, coś do nich powiecie o swoich przygodach. No to jest fajne tak się podzielić tym, że coś tam się osiągnęło. Nawet jak zbankrutujecie, to są tak, ciekawsze... Tak, to wtedy na piwo, bo wtedy jest sponsoring piwa. Pamiętam tak, to, wtedy co w tym wywiadzie. Mamy dowód, to jest nagrane, jak ktoś zbankrutuje. Ale nie, wiesz, takie fuck-upy, tak, co komu nie wyszło, no to my się staramy zawsze podczas każdego zjazdu poprosić jakiegoś takiego bankruta. Bo to też edukacyjne jest. No właśnie, to jest edukacja. Tak. Nie? A potem, jak się zdemotywowałem do założenia biznesu. I dobrze, być może ci życie uratowaliśmy, tak? Mam trochę... Chciał być w jego miejscu i mieć... Mam trochę ludzi, z którymi mailowałem, tam chyba z 2 czy 3 to się zabiło, bo jakieś tam bankruty zrobili, tak? No teraz łatwiej się zabić, bo są te czarnoprochowce, tak? Tak to trzeba było się wieszać. No, ale to taki czarny humor, więc naprawdę biznes to nie jest takie proste, że nie każdy się do tego nadaje, więc jak już się tam pieprzycie te 2-3 lata motywując, darujcie sobie, zróbcie karierę w korporacji, będziecie super pracownikiem, też dobrze zarobicie, tylko no, nie dorobicie się na ten dom od razu, tylko będziecie musieli wziąć kredyt i spłacać, tak? Dokładnie. Też da się tak, dlaczego nie? Ale ważne, żeby coś cholera robić, no coś robić i myśleć o tym, aktywnie o tym myśleć, a nie być tak taką sierotą, którą się tak tylko tak, wiesz, tak od jednego do drugiego.
No to tyle, to co od siebie. No nie wiem, takie jest ode mnie. Kamil, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam dla Ciebie w prezencie książkę, skoro pozwolisz. Książkę. Tak. Ja ją podpiszę tutaj. Ostatnio czytam bardzo dużo książek, muszę Ci powiedzieć, bo jestem ojcem wychowującym dzieci. Masz dwójkę? Mam dwójkę i tak z 5 godzin dziennie spędzam na placu zabaw. O, brawo. To jest czas, żeby poczytać. Może po przeczytaniu uznasz, że też mnie warto zaprosić jakiego jednego z wykładowców na... No, oczywiście, no to zaraz tam wyjdziesz i będziesz się produkował. No, przecież to... Dzięki bardzo. Dzięki potęga życia. No dobra, jak zacząć od nowa, nie zmieniając wszystkiego wokół? Dlaczego od nowa? No to też pieprznąłeś firmę? Tak. O, no to zaraz o fuck-upie opowiadasz, tak? No wiesz co, myślę, że to też i do życia, i do biznesu. Jestem ciekaw Twojej recenzji, jak przeczytasz, to będę wdzięczny za jakieś słowo. Nie ma problemu. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego do końca. Dzisiaj naszym gościem był Kamil Cebulski, człowiek, wierzę, że wyjątkowy. Jeżeli go wcześniej nie znaliście, to poznaliście, ale też można wygooglać jego nazwisko i sporo na jego temat innych wywiadów, które Kamil prowadzi, posłuchać. Wierzę, że też wyciągniecie dobre wnioski. Dla mnie to taki najważniejszy. Po prostu przebieraj nogami, po prostu działaj, obserwując to, czego potrzebują ludzie, ale nie tak wprost, nie to, że kafelki, tylko tak jak Kamil powiedział, jest coś jeszcze, jest jakaś dodana taka wartość, która nie może być wpisana kolokwialnie mówiąc w ofercie, ale to jest taka wartość, za którą możesz być bardziej ceniony. I otaczaj się ludźmi, którzy mają wartości, wszystkich innych rzeczy mogą się nauczyć. Jeszcze raz dzięki, Kamil. Trzymajcie się zdrowo.